Naszym gościem jest kominek. Właśnie wszyscy, Państwo tego nie widzicie, wszyscy przy kominku się ogrzewają. I ci, którzy siedzą za kamerą, i ci, którzy siedzą na fotelu i się bujają i bawią się naszym aparatem. To tak jak na blogu kominek, tych blogów jest kilka. Można żyć i wiedzieć, że kominek nie istnieje. Przeczytałem o tym w internecie. Mówiąc szczerze, ja też nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak kominek. Oczywiście kominek to tylko pseudonim. Tak naprawdę kominek to kominek, tak? Czytałem w internecie, kominek to jest słowo klucz. Tam się dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy, ale Tomasz Tomczyk i może byśmy... Tomek. Ja wolę kominek. Może być kominek? To zajebiasz to. To mamy kominek, ale kominek nie lubi, jak się przeklina. To znaczy lubię i nie lubię. Sam przeklinam czasami, ale nie lubię, jak jest za dużo przekleństw. A jak przeklinają internauci, to co z nimi robisz? Usuwam. Tam, nieprawda, Iwonki usuwają. No tak, większość roboty odwalają za mnie Iwonki, to są moje moderatorki, które pracują 24 godziny na dobę i pilnują, żeby wszystko na blogu, wszystkie komentarze na moich blogach były zgodne z polityką autora. A gdzie prowadzisz zaciąg do Iwonek? Zaciąg do Iwonek to są najbardziej zaufane kobiety, które czytają mnie od wielu lat i którym mogę dać hasło do bloga i wiem, że nie zrobią żadnej krzywdy nikomu, mnie przede wszystkim. A tak, jak już się trochę zbliżyliśmy, co powiesz o mnie? A co mogę o tobie powiedzieć? Jako Iwonce. Ty jesteś Iwonką? Chciałbym być. Nie masz żadnych szans, masz za małe cycki. A, to nadrobimy. Ale dobra, tak na poważnie. Wiele osób cię ubóstwia, nie ukrywajmy tego. Cieszysz się, chwalisz się, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej powiedzieć, kominkiem? To już jest poza mną, to cieszenie się, chwalenie się, bycie dumnym. To było może kiedyś, 7 lat temu, kiedy to się wszystko rzeczywiście zaczynało. Dzisiaj to jest moja codzienność. Trudno się cieszyć tym, co jest na co dzień. To jest coś takiego, jak teraz masz zimę i tęsknimy za latem i pewnie cieszylibyśmy się, gdyby był jeden dzień ciepły z 30 stopniami ciepła, ale kiedy jest lato, to na co dzień nie doceniamy tego, prawda? Że jest ciepło. Po prostu żyjemy tym. Nie jesteś rozpoznawalną postacią, prawda? Nie. Ale zdecydowałeś się jednak, że nie będziesz anonimowy, bo był taki okres, gdzie no, nikt nie wiedział, kim jest kominek. Znaczy, prawie nikt. Rzeczywiście, był taki, bardzo długo nikt nie wiedział, kim jest kominek. Mało tego, na samym początku, jak zaczynałem pisanie w 2005 roku, wielu myślało, że jestem kobietą. Ale zrozumiałem, że to był błąd, anonimowość zazwyczaj jest błędem na dłuższą falę, na dłuższą metę anonimowość jest niewskazana i warto od razu. Można pisać pod pseudonimem, ale niech to nazwisko gdzieś będzie, niech ten żywy człowiek gdzieś będzie obok tego. No ale przeciwnicy ciebie mówią tak. Zdecydowałeś się ujawnić, bo robisz na tym pieniądze, warto budować własną markę. Co im odpowiadasz? Dobra, niech nawet mają rację. Oczywiście to jest bzdura, nie? Ale bo pieniądze zacząłem robić jeszcze wcześniej, będąc anonimowy. Natomiast jest w tym trochę racji, że żeby budować swoją markę, no trudno budować markę tylko na nazwie kominek. No, byłoby ciężko. Dzisiaj się nie buduje marki na samej nazwie. Trzeba mieć jakąś historię do opowiedzenia. Trzeba tę markę przedstawić z każdej strony. Więc ja sam, jeśli ja jestem marką, to muszę pokazać się ludziom jako człowiek. A nie jako wykreowany jakiś kominek. Czytałem w internecie, odniosłem takie wrażenie, że po prostu ci, kurczę, zazdroszczą. No, pewnie część mi zazdrości, ale to jest... Nie biorę tego tak, bo tak naprawdę wrogów, tych moich przeciwników, ja mam bardzo niewielu już. Ja nie piszę takich tekstów, które rzeczywiście... Mów, zaraz ci coś zacytuję. Emocje. No. Nie, proszę bardzo, słucham. Już bardzo. Zacząłem, cytuj. Nie, bo muszę wejść na kominek inni, tak? No. I znaleźć coś, czego szukam, a co znalazłem, ale... Z pamięci będę wiedział. Nie, bo to trzeba przeczytać, tak? To jest podstawowa sprawa. Ale jeżeli idzie o pytania, to jak myślisz, w Kobrzegu cię rozpoznają, jak patrzą w tej chwili na ciebie internauci, to wiedzą, kim jesteś, z czym się to wiąże, jak to wygląda w Kobrzegu? Nie, na pewno mnie nie rozpoznają i jedyne osoby, które mnie rozpoznają na ulicach, to są ci, którzy już mnie znali z reala, czyli w Kobrzegu na pewno będą to znajomi moi ze szkoły czy sąsiedzi. Ale tak poza tym ludzie nie. Jeszcze tak rozpoznawalny nie jestem i bardzo się z tego cieszę. Ja lubię mieć święty spokój. To jeżeli jesteśmy przy blogu, powiedz, o co chodziło ci z budyniem doktora Atkera.
To było zwyczajne. Tak naprawdę, znaczy, zacznijmy od początku. Chodzi o ten tekst przed 5 lat, kiedy. No to był tekst. No to, to chwileczkę, no to był bardzo głośny tekst, bo wchodziło się, wpisywało się doktor Edgar w Google, tak samo jak ktoś pisze w kominek, tak, ja polecam Państwu wpisać kominek. Jeżeli myślicie, że znajdziecie tam wkłady do kominka, to się grubo mylicie, znajdziecie tam po prostu kominka. I tak jak się wpisywało doktor Edgar tam, ponieważ no, blok jest bardzo popularny, jest odwiedzany i co się tam znajdowało? Co powiedziałeś o budyniu doktora Edgara? No to była śmieszna sytuacja, bo pewnego dnia ja po prostu nie miałem kompletnie o czym pisać, nie miałem weny i pomyślałem sobie, że napiszę tekst w rodzaju, jak to kiedyś dawniej było fajnie. I nawinął, chyba poszedłem do kuchni robić sobie kawę czy herbatę i nawinął mi się akurat budyń. I pomyślałem sobie o tym, że rzeczywiście teraz już takich budyniów jak kiedyś są, to się nie robi. Poza tym ja się wychowałem, że budyń jest gęsty, je się łyżeczką, a teraz wszystkie budynie to się pije w kubkach. I pomyślałem sobie, że trochę pomarudzę na ten temat. Przy okazji wspominam stare dobre czasy, kiedy to wszystko było inne, gorsze, ale tak naprawdę lepsze. No i ten tekst jakoś się tak rozniósł po internecie i aż po 3 latach doktor Edgar się zbudził i powiedział, żebym ten tekst jakoś ocenzurował, najlepiej usunął, bo jak nie, no to pewnie podamy cię do sądu. No to ja ich propozycję ocenzurowania mnie opublikowałem u siebie na blogu, no i zaczęła się wielka jatka, bo to odebrano bardzo negatywnie i ten tekst przeszedł przez całą sieć i do dzisiaj jest wspominany na różnych konferencjach branżowych, jak nie należy rozmawiać z blogerami. No. Wracając jednak do twoich krytyków. Kominek chodzi także porządnie na smartfonach. I cytat. Słoneczka wy moje. Mowa też do tych baranów, którzy wczoraj masowo komentowali pod filmem Za cicho. czyli no nie brakuje tych, którzy się na tobie wyżywają, a ty masz to centralnie gdzieś. Nie, to akurat to było, dałem, żeby wyjaśnić. Wrzuciłem na bloga swój film ze moim komentarzem i rzeczywiście dałem ciała, bo mikrofon był oddalony i wyszedł cicho. I ludzie zamiast komentować film, to miałem 50 komentarzy za cicho. Ja nie wiem, po co ludzie stawiają 50 komentarzy za cicho, skoro już tam... Bo robią sobie dobrze. Być może robią sobie dobrze, więc nazwałem ich baranami, ale to nie są moi wrogowie, to nie są żadni hejtersi, to są moi czytelnicy, ja ich bardzo kocham. Czasami muszę ich po prostu skarcić. No tak, ale weźmy sobie to, że nie piszesz dla ludzi, piszesz dla siebie. Jesteś po prostu internetowym egoistą. Nie, w żadnym wypadku. Jestem egoistą, owszem, ale piszę... Dzielisz się swoim egoizmem z innymi. Dokładnie, ale piszę dla ludzi. Bez czytelników nie miałbym racji bytu przecież. Ale oni są od ciebie uzależnieni, to widać. Czy ja wiem? Dlaczego? No wchodzą, zaczynają dzień od ciebie. Czytałem te komentarze, może nie Iwonek, ale twoich stałych czytelniczek, bo prowadzisz 3 blogi, może tak sobie powiedzmy. I ten jeden o relacjach damsko-męskich cieszy się takim bardzo dużym powodzeniem. Zresztą ciekawa tematyka tam jest poruszana. Mało mnie ona akurat obchodzi, nie wiem jak innych. Ale są trochę od ciebie uzależnieni. Wchodzą, czytają każdy twój blog. Uzależnienie to jest złe słowo. Jeśli zaczynamy dzień od porannej toalety, to nie oznacza, że jesteś uzależniony od łazienki. Po prostu mnie lubią mnie czytać, i wcale nie nazwą. Ja lubię łazienkę. Wczoraj czytałem twój blog na kiblu. Jesteś uzależniony od kibla? Nie, ale od komputera. No więc właśnie. Nie, może część osób jest jakoś uzależniona. Powinieneś pomyśleć o tych internautach, którzy w tych intymnych chwilach siedzą, cię czytają. Przecież zrobiłem wersję na smartfony. No właśnie chciałem cię pochwalić za to, co już zrobiłem. No właśnie, możesz czytać mnie spokojnie nawet w wannie na tablecie. Nie. Na klozecie, to tak jak ta słynna reklama. Być może. Nie są uzależnieni. Są moimi fanami, ale mają swój mózg, nie są uzależnieni i nie łykają wszystkiego, co tam piszą. Aha, czyli to traktować poważnie czy niepoważnie? Bo teksty są fajne, tak? No, przeczytało się lajtowo. Bardzo mi się podobał tekst o przygłupich polskich powiedzeniach. Super, super podejście do tematu. To był jeden z moich popularniejszych tekstów z ubiegłego roku. 10 powiedzeń, czy to było 10 powiedzeń, które na co dzień każdy z nas używa, ale nie w złym kontekście lub po prostu te powiedzenia są na tyle głupie i bezmyślne, że nie powinno się ich używać. To był jeden z popularniejszych moich tekstów, ale takich tekstów jest więcej. Musisz przejrzeć głębiej tam. To jest do zrobienia. A dlaczego zlałeś temat akta? Bo nie czytałem. To może trzeba to narobić. Tak, ale wiesz, no ja staram się nie to, że nie idę razem z całą tą trzodą ślepo mówiącą nie dla akta, czy tak dla akta. Ja po prostu akta nie czytałem i uważałem, że to nie byłoby z mojej strony rzetelne, gdybym się wypowiadał na ten temat. I wypowiedziałem się przecież, pisząc, że mam to w nosie.
Co zresztą się spodobało bardzo czytelnikom, to był drugi pod względem popularności tekst stycznia u mnie. No tak, a nie boisz się, że w końcu pewnego dnia i kominek przestanie istnieć, bo nie powiem, że zapcha go gruba dupa Mikołaja, ale po prostu akta. Nie, z tego co wiem o akta, to wiem, że to jest jedna wielka bzdura. Po pierwsze, nikt nie będzie nam tam blokował żadnych kominków i tych innych tak zwanych internetów. A po drugie, nie wierzę, że akta w ogóle kiedykolwiek wejdzie w życie ze wszystkimi tymi swoimi złowieszczymi zapisami. To jest jedna wielka bzdura. Aczkolwiek doceniam ludzi, którzy protestowali przeciwko akta, bo mogłoby być niebezpiecznie, mogłoby być gorzej, by nam się żyło, gdyby tych protestów nie było i gdyby ta akta przeszła bez echa. Rzeczywiście mogłoby nam to utrudnić jakoś życie. Gdybyś jednak się mylił, to możesz od razu za pośrednictwem internetu poprosić ich, aby stworzyli przepychacz do kominka, kiedy już cię zapchają i będzie tyle tego dobrego. Być może, natomiast moja nazwa raczej nie ma nic wspólnego z meblem, ani z cechą charakteru. Okej, okay. I ile maili dostajesz codziennie? Od kilku do kilkudziesięciu. Piszą kobiety? Głównie kobiety. Powiedzmy 3/4 to są kobiety. Udało ci się w ten sposób kogoś poderwać? No, oczywiście. Znaczy poderwać? No. Nie. Ja nie podrywam. Czyli z wirtualem nie inaczej, kręcisz? Inaczej, mogę być podrywany, a ja nie podrywam. Czyli to w ten sposób jestem zaleniwy, na podrywanie kogokolwiek. U siebie na stronie piszesz również, że bawisz się w takie rzeczy jak testowanie produktów, tak? Jest tam cały branding jak gdyby związany z kominkiem. Co już robiłeś, gdzie byłeś? Ojejku, słuchaj, nie wymienię ci z pamięci, ale współpracowałem już, tych film będzie kilkadziesiąt, a może i nawet kilkaset, więc trudno mi tutaj wymienić te najważniejsze. Najważniejsza aktualna moja współpraca na pewno jest z Panasonicem, który jest moim partnerem technologicznym. I to wszystko. No, zazwyczaj współpracuję na tydzień, na dwa tygodnie. To są krótkie, szybkie kampanie, podczas których promujemy jakiś produkt czy jakąś tam filozofię, jakieś działanie. A gdyby na przykład Durek się do ciebie zgłosił z prośbą o przetestowanie prezerwatyw, to co byś powiedział? To bym powiedział im, że żyję w celibacie. Naprawdę? Naprawdę. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, ale to może znaczy, byłoby fascynujące nie to, przeżycie. Nie to, że go nie przerwę, ale tak, oczywiście. Aktualnie tak. Nie ma czasu. Naprawdę, blogi zajmują bardzo dużo mojego czasu, wiesz? A właśnie, a ile piszesz taki tekst? Nie ma na to reguły. Czasami piszę 10 minut i mam cały dzień wolny dla siebie, ale są teksty, które pisałem nawet i latami po jednym akapicie na rok. Niektóre teksty zacząłem pisać w 2004 roku. I kończyłem dopiero choćby w ubiegłym. Także najdłuższe teksty pisałem po 9 godzin mniej więcej. No nie najdłuższe, najcięższe. Kominek, proszę Państwa, dostał... O Boże! To nie jest nic tak. Coś, co przypomina też kominek, tak, taki bardzo współczesny, to perła powiatu. Boże, nie wiem, po co zrobili takie ciężkie. Jakby ta perła, to jedno nie mogło wystarczyć. No w każdym razie będzie to robiło za dobry przycisk do papieru. Nie. A za co to będzie robiło? To na pewno stanie w honorowym miejscu w moim domu. Czyli rozumiem, że jesteś, no nie wiem, zaszczycony. To pewnie nie chodzi o to, żeby się tu patetycznie wyżywać, ale że no jesteś zadowolony, że ktoś cię docenił. No ja tak nie wiedziałem na przykład, że kominek istnieje. Tak, jestem i zadowolony i bardzo wdzięczny staroście Kobrzyskiemu, panu Tomaszowi Tomborskiemu za to, że mnie wyróżnił tą nagrodą i absolutnie zaprzeczam, jakoby ona miała być przyciskiem do papieru. Na pewno będzie u mnie w domu w to honorowym miejscu, co wszyscy, którzy oglądają filmy, które czasami rzucam na YouTubie, na pewno będą gdzieś tę nagrodę w tle widzieli. Nie wiem, czy wiesz, że słyszałem dzisiaj, że dobrze to piwo otwiera. Nie pijam. A, to szkoda. Znaczy pijam, ale niezbyt często. A to szkoda, bo złocisty trunek łamie obyczaje. Podobno jesteś właśnie takim człowiekiem, który na początku, gdy lansował się w internecie, to właśnie łamał pewnego rodzaju obyczaje, pewnego rodzaju zasady, robił to wszystko na skroś. Dzisiaj dalej jeszcze idziesz tym torem, czy stajesz się, że tak powiem, bardziej łagodny, oswojony? Idę dokładnie tą samą drogą, którą szedłem 7 lat temu za jednym wyjątkiem. Ja już nie jestem wulgarny i te wszystkie moje opinie, które były kiedyś kontrowersyjne, one są aktualne do dzisiaj, tylko że ja ubieram je w nieco ładniejsze słowa, ale to wynika głównie z tego, że kiedyś przyciągałem rzeczywiście taki bardzo
nieprzyjemnych ludzi na bloga, i niewychowanych, i niewykształconych, i to nie sprawiało mi frajdy pisania dla takich ludzi. Pomyślałem, że jak pozbędę się wulgaryzmów, zacznę pisać trochę łagodniej, to będę miał ciekawszych ludzi, może bardziej wykształconych, bardziej obytych, i to rzeczywiście się sprawdziło. A nie pomyślałeś o tym na przykład, że wróci do Kołobrzegu, bo jesteś na co dzień w Warszawie, tam pracujesz, a jesteś no, związany z Kołobrzegiem. Nie myślałeś o tym, że tu wrócić i zrobić takiego bloga o Kołobrzegu, już sobie wyobrażam, na przykład tak fajny tekst o staroście, nie wiem, o prezydencie, o nas tutaj dziennikarzach, tak, którzy siedzimy i robimy różne dziwne rzeczy, czego byłeś dzisiaj świadkiem, bo jesteśmy dziwnymi ludźmi, którzy no trochę inaczej niż ty przekazują rzeczywistość. Nie zastanawiałeś się taki blog z nadparsenty, ciach, kominek. To bym był twoją konkurencją wtedy, mniej więcej? Ja nie widzę tutaj problemu. Ja z chęcią bym takiego bloga przeczytał, tak? Takie kompletnie oderwane od rzeczywistości spojrzenie na ten nasz bajzel, który tu się dzieje. Wiesz, tutaj mówisz akurat bardziej o dziennikarstwie niż o blogowaniu, i pisanie takie właśnie o polityce, o sprawach bieżących wymaga jednak ruszenia swoich czterech liter sprzed biurka i zbierania materiałów, trzeba mieć jakiś dostęp do źródeł, żeby ta wiadomość była rzetelna. Mnie to nie interesuje, ja wolę sobie siąść przed biurkiem i pomyśleć, aha, dzisiaj napiszę o tym, i po prostu to napisać, opublikować i mieć z głowy. No i tak kominek zlał Kołobrzeg, bo przecież najłatwiej jest siedzieć i nie ruszać się sprzed biurka, ale widzę, w przeciwieństwie do ciebie, nie masz kłopotów z masą mięśniową. Co znaczy? Ach, rozumiem. A nie, ja się dziękuję, że jesteś bardzo wyrozumiały. Czarny wyszukla, no co ty? Bożymy tyle samo. Podlizywanie się i tak nic ci nie pomoże. Proszę Państwa, kominek Tomek Tomczyk był naszym gościem. Mam nadzieję, że dobrze się doglądało. Tylko tyle dziękuję wszystkim, którzy pomogli zrealizować nam naszą rozmowę, i gratuluję nagrody. To się wytnie. Nie. Okej, dziękuję.